Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mam dla Was coś z takiej perspektywy, czyli mam tu stół, jakieś tło oraz jeden nożyk i coś będzie na jego temat. Wiem, że jakaś część z Was lubi coś takiego i nowy rodzaj, nowe, bardziej rozbudowane recenzje niezbyt im się podobają, więc jeżeli ktoś właśnie jest fanem takich recenzji Table of View, czyli widok, prosty widok na nóż oraz na moje ręce i coś tutaj mówię, to będzie to coś w takim stylu. W każdym razie mam tutaj nożyk Zancudoberka R1 oraz jak widzicie jest tutaj zestaw śrubokrętów. Więc czemu by nie zobaczyć, z czego składa się ten nożyk. Będzie to taka seria zarówno dla mnie, będę mógł zobaczyć, jak te wszystkie noże wyglądają wewnątrz. Będzie to jakaś dodatkowa część, rzecz, o której będę mógł wspomnieć w recenzji. Oprócz tego myślę, że sam film w sobie też może być ciekawy, bo jakoś nie widziałem czegoś takiego nigdzie. Może nie wiem, czy to jest, czy nie ma, ale jakoś szczególnie chyba nie jest popularny. W każdym razie dzisiaj to zbierzemy na części pierwsze, ten oto nożyk. Te filmy są także dla osób, które po prostu chcą zobaczyć, jak taki nóż się rozbiera. I nawet nie oglądają mnie, to tutaj gdzieś jest, nie oglądają z tego filmów, no to tutaj gdzieś w ogóle jest informacja, kiedy zaczyna się ten cały proces do zbierania tego noża. Oczywiście zaczniemy sobie od zdemontowania tego klipsa. Klips odczepiony. Teraz możemy odkręcić pozostałe 6 śrub. 3 z tej oraz 3. Tej. Teraz pozostało nam tylko odkręcić tą śrubę osi. W tym celu musimy zmienić rozmiar tego torksa na nieco większy i oto tym sposobem nożyk jest rozkręcony. Teraz możemy wszystko swobodnie ściągnąć. Jak widzicie, znajduje się tutaj plastikowa okładka. Zaraz za nią są linersy. Oczywiście podkładki. Sama głownia. Jak widzicie, wszystko jest to złożone na części. I teraz, aby to złożyć w całość, wszystko wykonujemy w odwrotnej kolejności. Zaczniemy sobie od montażu tych tulei dystansowych. Kolejną czynnością jest montaż śruby osi, która ma takie specjalne wycięcie, aby się nie kręciła wraz z śrubą, którą przykręcamy. Jak widzicie, nóż jest już prawie złożony. Jedyne co pozostało, to skręcić go tymi wszystkimi śrubami. Jeżeli jakieś Wam zostaną, to znaczy, że coś poszło źle. Ale jeżeli wszystko robiliście dobrze, to nie będzie z tym najmniejszych problemów. Oczywiście te czarne śruby wkręcamy po stronie, gdzie znajduje się czarny element rękojeści, zaś te srebrne po przeciwnej stronie. Jak widzicie, całość jest prawie złożona. Jedyne co nam pozostało, to przykręcić klips i będzie to gotowe. Jak widzicie, wszystko jest złożone. Nożyk działa, więc wydaje mi się, że wszystko poszło dość dobrze.
Jeżeli chcielibyście więcej takich filmów, to napiszcie w komentarzach. Oczywiście możemy tak zrobić z innymi nożami, no to znaczy oczywiste, że nie będziemy cały czas jednego to skręcać. I myślę, że jeżeli wam to się spodoba, to takie filmy mogą być całkiem często. Oprócz tego, jeżeli macie jakieś jeszcze pomysły, co byście chcieli zobaczyć, piszcie to jak zwykle w komentarzach. Co jeszcze do tego nożyka, to naprawdę bardzo łatwo i przyjemnie się go rozkręca. Wszystkie gwinty są proste, dobrze zrobione. Śruby również nie są jakieś maślane. I naprawdę wydaje mi się, że ten nożyk można spokojnie kilka razy złożyć i rozłożyć i nie będzie tutaj żadnej różnicy podczas jego używania. Jak zwykle dziękuję za uwagę, dziękuję też tutaj użytkownikowi tego noża za podesłanie go, żeby mógł sobie go poużywać. No i jak zwykle zapraszam was na mojego Facebooka. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!